Dzieło sztuki na skalę europejską. W Krośnieńskim Centrum Dziedzictwa Szkła powstała niezwykła szata, która ozdobi słynący z cudów obraz Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki szklana szata daje efekt trójwymiarowości. To dar, jaki sanktuarium ufundowali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, która w tym roku świętuje 25-lecie powstania. Wykonanie szklanej szaty, która zostanie założona na obraz Matki Bożej, trwało 10 miesięcy. Ma wymiar 113 na 80 cm i waży blisko 60 kg. Została wytopiona z jednej tafli szkła. Dzięki temu krośnieńskim mistrzom udało się uzyskać efekt trójwymiarowości. Suknia ma nie tylko oryginalny rysunek i barwy, ale też pofałdowania. Trudnościami największymi było po pierwsze uzgodnienie projektu z wieloma szczeblami hierarchii zakonnej, ale też i z konserwatorem zabytków. Udało się to zrobić, ale też weszliśmy we współpracę z firmą Villa Glass, która specjalizuje się w przetwarzaniu szkła metodą taką, która nam była potrzebna do wykonania tego zlecenia. Dzięki nowym szatom wotywnym słynący z łask obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej odzyska blask bliski oryginalnemu. Wcześniej większość powierzchni obrazu zasłaniała suknia wykonana ze srebra. Obraz uzyska też dodatkowe zdobienia insygniów, które trzymają w dłoniach Matka Boża i Dzieciątko. To nie tylko szkło. Pokryte jest także, niektóre elementy pokryte są także 24-karatowym złotem. Pokryte jest jabłko. I pokryte jest także berło. Ja to wykonywałem i jestem z tego bardzo zadowolony. Szklaną suknię wotywną czeka jeszcze przymiarka. Jeżeli została dobrze skrojona przez krośnieńskich artystów, zostanie zamontowana na obrazie. A efekt będzie można zobaczyć 17 maja podczas uroczystości z okazji 25-lecia Straży Granicznej, bo to właśnie funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału ufundowali ten wyjątkowy dar.